20 sierpnia uroczyście otwarto wyremontowaną dyżurkę terenową Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na Turbaczu. Wartość dofinansowania tej modernizacji to 350 tysięcy złotych. Podczas otwarcia wręczono również promesy na zakup potrzebnego sprzętu przedstawicielom ratownictwa górskiego. Ich łączna wartość to 630 tysięcy złotych. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wicemarszałek Łukasz Smułka, poseł Anna Paluch oraz radny województwa Piotr Dziurdzia. Od 2018 roku łącznie przekazaliśmy ponad 3 miliony złotych, natomiast właśnie dla GOPR-ów i TOPR-ów w 2021 roku zostały przekazane środki na poziomie prawie 800 tysięcy złotych. I to są środki dobrze wydatkowane, ale najważniejsze jest to, że właśnie ratownicy górscy, zresztą jak wszyscy ratownicy w naszym województwie, tworzą duży zespół ratowniczy i to jest dla nas bezcenna wartość. Natomiast akurat dzisiaj jesteśmy na Turbaczu, gdzie właśnie przy wsparciu środków samorządu województwa małopolskiego została wybudowana nowa dyżurka właśnie dla ratowników GOPR-ów, po to, żeby właśnie turyści, którzy przychodzą w polskie góry, czuli się bezpiecznie. Jeżeli samorząd wojewódzki i każdy inny zachęca turystów do tego, żeby korzystali z uroków gór, to powinien przyłożyć starań i środków, żeby zapewnić turystom bezpieczeństwo. I to jest bardzo dobre, rozsądne i mądre działanie województwa małopolskiego, które zaowocowało powstaniem pięknej dyżurki dla ratowników GOPR-u na Turbaczu, pod samym szczytem Turbacza, bardzo blisko schroniska. No ja bardzo się cieszę, że w końcu udało się ukończyć ten obieg. Sukces większy dzieło na końcu. Ja z bliska mogłem przez ostatni rok obserwować tutaj postępy tych prac, bo przez swoje osobiste kontakty z ratownikami GOPR wspierałem ich w staraniach o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim. Nowa dyżurka posiada m.in. garaż, wydzielone ambulatorium, łazienkę czy pokój ratowników. Jak przyznaje naczelnik grupy podhalańskiej GOPR, wcześniejsza dyżurka mieściła się w wynajmowanych pomieszczeniach schroniska. Ten dyżur był pełniony w schronisku PTTK pod Turbaczem. Wiadomo, że z czasem rozwijamy się, z czasem jest nas coraz więcej na dyżurach, coraz więcej sprzętu. Ratownik musi mieć większy komfort dyżurowania, większy komfort pracy, bo to też się przekłada potem na bezpieczeństwo. Tak naprawdę myślę, że warto zaapelować do wszystkich mieszkańców, turystów o rozwagę. Nie tylko w górach, ale nad wodą, ale również na drogach, gdzie jest wzmożony ruch w czasie wakacji. Żeby nas zawiadomić i poprosić bezpośrednio o pomoc ratownika górskiego, w każdym paśmie górskim w górach w Polsce to jest numer alarmowy 985-601-1300. A my również też promujemy naszą aplikację, która się nazywa Ratunek i ta aplikacja pozwala nam na bezpośrednie dotarcie do poszkodowanego. Aplikacja pokazuje nam dokładny punkt, współrzędne GPS, gdzie znajduje się poszkodowany wzywający pomoc. Aneta Dynowska, Telewizja Małopolska.